Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, dlaczego nie chcieli mi podbić przeglądu przy przyczepie kempingowej i pokażę Wam jeszcze lusterka, jakie sobie zamówiłem do samochodu do holowania, bo te stare, które miałem do tamtej przyczepy, no to dałem je po prostu razem z przyczepą. One były na takich plastikowych umocowaniach i spinane gumką, dwoma gumkami bodajże przez lusterko samochodowe, a teraz zamówiłem sobie Reicha i zobaczymy, czy spasują do mojego samochodu. No i tutaj zobaczcie jeszcze, jakiego mamy kierowcę wybuchowego. Dzielniacha. Wczoraj sadziliśmy ziemniaki tak z Dominikiem. No, sadziliśmy ziemniaki. I Dominik glebogryzarką robił, tak? Cały czas mi pomaga. Taki robotny chłopak z niego. Tata, jakby nie zglebował, no to... no to wyciągnie artykulator z koszem, no i będzie kosił z tobą z kosem. Jak ty będziesz kosił bez kosa, no to ja bez kosza. A ty z koszem, no to ja też z kosem. No, jak będziemy kosić trawę, to albo razem z koszem, albo razem bez kosza. Już wam pokazuję, o co chodzi. I to jest oto ten winowajca, ta naklejka, która tutaj była. Pojawił się komentarz pod wcześniejszym filmem, żebym ją ściągnął, bo mogę dostać mandat, ale czad. No nie. To jest po prostu hit. Ten czarny kolor, który był tutaj na tej naklejce, został na taśmie klejącej. I ja to chciałem zerwać rano przed przeglądem. Zobaczcie, to w ogóle nie chce schodzić. No i pomyślałem, że pojadę z tym. I pan powiedział, że nie ma opcji, żeby mi podbił przegląd, jak to jest przyklejone. No i tak to naprawiliśmy, żeby przegląd podbić, po prostu zakleiliśmy taśmą klejącą. A teraz tak, opalarka, suszarka do włosów i takim klinem plastikowym. Spróbujemy. Zobaczcie, suszarką troszeczkę schodzi. Także biorę się za ściąganie tej naklejki na początek. Ciach, naklejeczka ściągnięta dzięki suszarce. A teraz wam powiem, że cały klej został na tym i niestety mam tylko to. I nie odważę się tego potraktować nitrem, bo mi pewnie rozpuści plastik. Także sobie to zmyję jakąś benzyną ekstrakcyjną. A teraz sobie podepnę prąd do przyczepy i pokażę wam lusterka w przyczepie, jak one wyglądają, i później spróbujemy je założyć do samochodu, bo może być tak, że nie spasują, ale zobaczymy. Wtyczka, prach. Tutaj ciach. I zobaczcie ten bałagan. O nie! Jedna firanka została. Olimpia wyprała wszystkie. Musiała mi wypaść. Jak niosłem do domu, pościągałem wszystkie firanki, żeby sobie je wyprać, tutaj, 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 no i tutaj, wszystkie zasłonki. I zobaczcie, tutaj ten bojlerek już sobie założyłem i myślałem, że on jest z tą rurą, tutaj z tym takim radiatorem do ogrzewania, on jest bez. No i tutaj mam ten stary. O kurczę, jeszcze sobie wysypałem. Tutaj mam ten stary, no i musiałem z niego przełożyć. Także bojlerek jest założony, ale tutaj nie mam wężyka na doprowadzenie tej wody zimnej. Także sobie go będę musiał założyć. I nie widzę tutaj lusterek, żeby były. Także nie wiem, gdzie one będą. Może w garażu. Albo wiecie co, jeszcze wam pokażę. Zobaczcie na lampki. Tak. Ciach. Co to? A. Okej, dobra, transformator. Tu mamy włącznik, ciach, do transformatora. I zobaczcie, jak te lampki świecą. Takie coś jest. I tym przyciskiem zmienia się... Co się zmienia? Aha, moc. Powiem wam, że naprawdę mega świecą. Bardzo jestem z nich zadowolony. Teraz są coraz jaśniejsze. Teraz jest najciemniejsze. I tu jest zmiana barwy światła. Jest ciepła, neutralna i zimna. A neutralna jest, nie wiem, czy będzie to widać. Widać. Tak jest zrobione, że jest po prostu paskami. No i oczywiście jest zapamiętywanie kolorów, bo ten jak wciśniemy i przytrzymamy, to gaśnie. A jak dotknę, to się załącza. I
tą kosteczkę, o której wam mówiłem, to mam ją schowaną tam w szafce. Zrobiłem taką skrzyneczkę i tam jest schowana ta, ten mostek prostowniczy. A tutaj przy tej lampie, z racji takiej, że ona jest włączana tu z tego miejsca, o, miga światło, to tak, tak jest włączone. No i tego mostka prostowniczego nie mogłem tutaj nigdzie indziej założyć, bo kabel wchodził w sufit i tak, jeden przewód szedł tutaj, tutaj i do włącznika tego, a drugi przewód, nie wiem czy gdzieś, albo gdzieś do tej szafki, albo szedł po prostu bezpośrednio tam pod bezpieczniki. Także musiałem ten prostek mostowniczy gdzieś umieścić tutaj, w tym miejscu i dociąłem sobie taki kawałek płyty. No, po prostu zaszlifowałem tutaj rogi, okleiłem żelazkiem, okleiną papierową białą, no i przykręciłem do środka i tam w środku pod tą płytą jest ten prostek mostek prostowniczy, czyli jakoś tak. I tutaj też moc światła, no i zmiana koloru. Także lampki superowe. A teraz idę po lusterka. Paczuszka jest otwarta, bo zamawiałem więcej paczek do pracy i musiałem sprawdzić, co jest co po prostu, dlatego było otworzone, ale tak naprawdę o tego jeszcze nie widziałem. Nie wiem, czy jest tutaj paragon. Nie mam pojęcia. Dobra, otwieramy. I zobaczymy, co my tu mamy w środku. Dobra, jedno lustereczko. Tu mamy chyba pasek jakiś. To, aha, to jest do przykręcania. To jest do przykręcania. Instrukcja. Aha. Kolejne lustereczko. Auć, coś tam. Aha, i paski. Cia. I teraz tak. Mamy coś takiego. Mamy coś takiego. Dwie z takimi większymi. A nie, to nie są te. Tutaj jest z większym. I tutaj jest z większym. Albo dobra, ustawię to z powrotem. Te z mniejszymi i z tymi ząbkami wkłada się tutaj w to dolne. Przypuszczam, że tak to będzie, bo to ma być jakoś tak pewnie. Dobra, to zahaczymy tak. I te dłuższe wkłada się pewnie tu jakoś tak. I tak się to pewnie jakoś zakłada do lusterka, w ten sposób. Dobra, idę, wyjadę samochodem. Założę te lustereczka i wam pokażę, jak one pasują. Czy w ogóle spasują do samochodu mojego? Bo wiem, że do nie każdego lusterka można założyć samochodowego. Także zaraz wam pokażę. Wyjechałem, jak widzieliście, wypadło mi lusterko z ręki, wysunęło mi się, ale na szczęście się nie rozbiło i przyszłem, ale ta światła daje, przyszłem, bo jeszcze taka gumka widzę, że tutaj została, także biorę ją i zakładam lusterka do samochodu. No, Dominik cały czas chodzi tylko i kuna, bo mieliśmy kunę ogólnie w nocy, no i chodziła nam całe samochody, także taka akcja była. I tak to się prezentuje. No, powiem wam, że... O! Aha, bo tutaj jest jeszcze do skręcania. Dobra. Tutaj jest jeszcze śruba do napinania. I zobaczcie. Tutaj, jak dokręcam, to one się tutaj na tym czymś ściskają. I zobaczcie, tutaj te takie przyczłapki, co są,
gumki, to one muszą się wszystkie cztery opierać o lusterko samochodowe, bo inaczej no to spada. I tak jak teraz, to powiem Wam, że całkiem solidnie to siedzi. Nie wiem, takie bym im dał, a częściej się razem z lusterkiem tym, dałbym im takie 4 na 5. Tak wygląda. No, tylko one są niewyregulowane, ale ogólnie siedzi spoko. Nie będą się trzęsły. Także jeśli mam być szczery, to no nie wiem, zastanowiłbym się, chyba bym dołożył te, nie wiem, 150 zł i kupił te lepsze lusterka z firmy Reich. Może by lepiej jakoś siadły do tych moich samochodowych lusterek. Odnośnie tych lamp, no to jestem mega zadowolony. Także w opisie filmiku wrzucę część tych szpei, które kupowałem, lusterka czy te lampki. Nie wiem, no boiler, akurat boiler to już jest aukcja zakończona, bo była jedna sztuka dostępna. Także aukcja już jest zakończona, tam chyba 370 zł za nią płaciłem. Ale coś tam spróbuję wrzucić i nie wiem, może podsumuję, ile wszystkie zakupy mnie kosztowały. Bo jeszcze w sumie nie wszystko pokazywałem, bo jeszcze mam podłogę do przedsionka, dokupiłem taką trawę. Albo może w następnym odcinku. Część wrzucę teraz, a część w następnym. Dobra, na razie, hej ja.